Dzień dobry, witajcie w Dzieciandi. Ha? Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandi, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Cześć! Przywitałaś się? W powietrzu czuć już wiosnę, choć u nas wciąż deszczowa aura. No, jak w zimie. Jak w zimie, ale koniec zimy w końcu nastąpił. Jaj! I to jest czas na nową energię i nadzieję. 1 marca rozpoczęła się kalendarzowa i meteorologiczna wiosna. Astronomiczna przychodzi nieco później, w dniu równonocy wiosennej. Ten rok jest rokiem przestępnym, dlatego na półkuli północnej wiosna astronomiczna nastąpi kiedy, Haniu? 20 marca. A z czym kojarzy się Wam wiosna? Pomyślcie chwilę. A posłuchajcie teraz, z czym kojarzy się wiosna nam. Z warzywami. Mi się przypomina wiosna, kiedy wszystko ożyje, kiedy są kwiatki, kiedy rośliny rosną. A mi się kojarzy z trzema rzeczami. Po pierwsze z innym światłem, takim już jasnym, takim letnim, bo lato już idzie. Po drugie kojarzy mi się z deszczami, ponieważ dużo pada, bo roślinki potrzebują właśnie do tego, żeby rosnąć. A po trzecie z tym, że się robi coraz cieplej i zimno odchodzi. I jest tak fajnie, kolorowo, cieplutko i jasno. Bo wiosna to przebudzenie i odrodzenie. W całym świecie przyrody kończy się hibernacja. Cała przyroda budzi się i jest gotowa na rozpoczęcie zupełnie nowego roku. To tak samo jak my. Bo to już kolejny rok w Dzieciandi, gdzie rozmawiamy o wiośnie. W tym roku jednak, z okazji tej pory, chciałabym trochę z Wami pogadać o jedzeniu. O jedzeniu to my zawsze chętnie porozmawiamy, co Hana? Tak. Co lubisz najbardziej, żeby jeść? To co ty, zupę pomidorową. Skąd się bierze jedzenie, Haniu? Powiedziałabym ze sklepu, ale... Ale jesteś już na tyle duża, że wiesz, że to troszeczkę inaczej wygląda. Tak, bo sklepy tylko they spread out rozprowadzają, ale naprawdę idą od natury. Czyli co, od najpierw musi być rolnik, farma. Musi być ziemia, która jest zaopiekowana, która ma różnego rodzaju biologiczne składniki, żyzna, w której ktoś posadzi nasionko. Mhm. Potem tym nasionkiem się zaopiekuje, to nasionko rośnie. Ważne, żeby to nie było fasolka na przykład magiczna, która jak wyrośnie, to do krainy gigantów nas zaprowadzi. Potem ta roślinka rośnie, potem ta roślinka wydaje plony. Jak już są te plony, są te truskawki, ziemniaki, marchewki, pomidory. Pietruszki, pomidory i wszystko to, co rośnie z ziemi, musi ktoś przyjść i pick them up, czyli je pozbierać. Harvest them. Harvest them, tak? Zebrać to. Czy to rękoma, czy to maszynami. Nawet robotami. To różnie teraz bywa, ale ktoś musi przyjść fizycznie i to zebrać. No i potem kilka z tych jedzenia to idą do czyszczenia, ale... No to zależy, w jaki sposób jest farma zorganizowana, no, bo jak jest duża, to tak. A jeżeli jest mniejsza, to troszeczkę to inaczej wygląda. Okej. Ty mówisz cały czas o ziemi, ale w tej chwili to nie tylko ziemia, bo w tej chwili robi się takie nowoczesne farmy. One ziemi to nie widzą. Ale... A tata już dąży troszeczkę do innego tematu. No tak, ale który to jest poruszymy za chwilkę. Tak. A, to przepraszam, to zaraz nie, będziemy... Nie, no spokojnie. Jak mamy to w planie, to super. Mamy to w planie. W każdym razie już jest ta żywność zebrana i potem trzeba tą żywność przesortować, rozłożyć. Przyjeżdża pewno ktoś z jakiejś firmy, tak, zabiera i sprzedaje. Albo rolnik, nie wiem, jedzie do jakiegoś hurtownika i tam to sprzedaje. Czyli to dzięki pracy rąk ludzi, którzy pracują na farmie, możemy iść do sklepu i kupić wszystkie potrzebne produkty. Ale przecież możemy czasem sami wyhodować rośliny. Tak robimy.
ty ciągle masz coś w pudełkach. I do tego właśnie zmierzam, to co tata mówił przed chwileczką, że owszem, musimy być wdzięczni za to, że mamy sklepy, za to, że są rolnicy, którzy tą żywność dla nas hodują. To jest bardzo ciężka praca, ale sami możemy do tego dołożyć jakąś cegiełkę, bo możemy właśnie w domu coś wyhodować. Nawet jeśli nie mamy ogrodu, zawsze coś sami możemy na parapecie wyhodować. Jakie są twoje ulubione kiełki, Hania? Alfa, alfa! Czyli lucerna. Lucerna. I właśnie lucerna? Tak. Po polsku to jest lucerna. Ale to są kiełki. A ja ostatnio co odkryłam? Microgreens, czyli takie mikrozielenie, czyli doprowadza się roślinkę, nasionko, do momentu, kiedy ona będzie miała pierwsze listki. Jest to troszeczkę trudniejsze niż kiełkowanie. Sprouting dla mnie ma większy sens niż to kiełkowanie. Ale wiecie, o co chodzi mi. Są takie specjalne pojemniczki, w których to się robi. No są pojemniczki, bo tą roślinę najpierw trzeba powiedzmy na 3-4 dni zasłonić całkowicie, żeby ona była zasłonięta i nie miała dostępu światła. Potem się ją tak obciąża, żeby te kiełki były mocniejsze. Więc ten proces trwa. Ale ostatnio zrobiłam co? Groszek zielony. No. I był dobry? Pyszny. Był pyszny. Ten zielony, ten listki. Bo to tak, można zrobić sobie kanapeczkę, na przykład z, nie wiem, z serkiem, z awokado i na to położyć te liście microgreens. Właśnie, bo to są gałązki. To smakuje jak groszek, ale to są zielone gałązki takie. Wiesz co, ty powiedziałeś, że to jest takie bardziej skomplikowane, ale tak naprawdę w takich ilościach, jak my to chcemy robić dla siebie, to nie jest skomplikowane. Nie, to nie jest bardzo skomplikowane. To trzeba po prostu, o to dbać trzeba. No. Przelewać wodą, tak. Wymieniać tą wodę spod spodu. Chociaż ta woda do wylewania to się nadaje potem też, że jak mamy kwiatki jakieś na zewnątrz, czy takie w domu, oczywiście, to się świetnie tym podlewa. Bo tam jest pełno mikroelementów, witamin. Teraz w Ot robimy takie tarty. Do jedzenia. I pani mówiła ostatnio, że truskawki są easy to grow. Mm-hmm. Bo... łatwe do zasadzenia. Ja nie jestem ogrodnikiem. Wychowałam się na działce. Mieliśmy ogromny ogródek, o który przede wszystkim dbała babcia Siwa. Ona była taką główną szefową od ogródka. Cała rodzina, szczególnie w weekend, jechała i zasuwała. Ale to nie było tylko kiedyś, ale tak nadal jest u dziadków. Nadal jest. W zeszłym roku, jak pojechałam do Polski, to pomidory były zarośnięte na tym nowym ogrodzie. Tak obczyściłam im pomidory. Przerzedziłaś wszakie. Że po prostu... pięknie wyrosły. Pięknie wyrosły. Ale są różnego rodzaju sposoby. To jest takie nowoczesne ogrodnictwo. Już teraz tutaj się nie będziemy nad tym rozwodzić. Można hodować w pionie takie wertykalne ogrody, które nie potrzebują takiej ilości ziemi. Wertykalne to ja powiem, jakby to się wiedział, pionowe w zamkniętych pomieszczeniach. Poziome również. No dobrze, na dzisiaj nasze opowieści rolniczo-ogrodnicze, marzeniowe, żywnościowe kończymy. I zapraszamy Was dzisiaj do czegoś innego. Tak, dzisiaj zrobimy sobie takie małe eksperymencik. Tego jeszcze nie było, a miało być i w końcu jest. Dzisiaj opowiemy Wam wiersz, który napisaliśmy specjalnie pod tytułem Gwiazdowi. Zapraszamy! Na niebie czarnym jak smoła, gwiazdy migocą w rybnie koła, a planety tańczą w ogromnym wszechświecie. Cudownej maszynie parowej to wiecie. Mgławice malują obrazy tajemne, choć dla nas istotne są sprawy przyziemne. Galaktyki, mechanizmy potężne i wielkie skrywają cienie materii ciemnej wszelkie. Wśród rycin gwiazdowych, pod blaskiem księżyca, koty stróżują, a każdy zachwyca. Oczy im błyszczą, futro się skrzy, między gwiazdami życie się tli. Władcy nieboskłonu, marzeń strażnicy, świat obserwują kosmicznej tajemnicy. Pazury ich ostre, jak gwiazdowe strzały, spokój uniwersum zawdzięczamy im cały. Na horyzoncie nagle pojawia się coś, rakieta na parę, z dalekiej planety gość. Zegary na burcie w rytm serca biją, fakt mechanicznych zegarów kryją. Skąd przybyła, kto stworzył, gdzie zmierza? W jej istnienie nikt nie dowierza. W świecie pary machina jest cudem.
rakieta stworzona z przeogromnym trudem. A księżycowe koty, mądre i spokojne, patrzą w gwiazd mgławice, ciche i dostojne. Choć zawory i zegary rządzą, a maszyna ryczy, to koty struzują w najgłębszej tajemnicy. I tak snują się historie w kosmicznej przestrzeni. Gwiezdne opowieści, z których każda los odmieni. W świecie, gdzie magia miesza się z machiną, koty strzegą niebios, marzenia nie giną. Na krawędzi nieba hen w złocistych chmurach, gwiazdy tam się rodzą w królewskich purpurach. Parowiec kosmiczny, rakieta nieznana, lata w niebo wzbiła się sama. Maszyna na parę z czasów bardzo starych, cała zakurzona w ubarwieniach szarych, w kojach tajemnice i cuda się snują. Kosmiczne mgławice temu się dziwują. Planetoidy krążą, tańczą im księżyce, koci zaś strażnicy chronią tajemnice. Oczy im się świecą w północnej poświacie, patrzą, co też wy w snach swoich wyprawiacie. Galaktyki ukryte w oddali migocą, a ich tajemnice za zasłony nocą. Jak ta rakietowa maszyna tajemna, niespodzianka w kosmosie, rzecz najbardziej cenna. Niech się nie lękają najmniejsze stworzenia. Są w opiece kotów, a to wszystko zmienia. Gwiazd, planet, galaktyk i czego tam trzeba, by płynęła opowieść prosto aż do nieba. Snują się w podróży gwiazd wesołych tłumy z pomocą rakiety, która daje szumy. I świat cudów czeka na odkrycie, księżycowy umysł podsyca w nich życie. W kosmicznej rakiecie, gdzie z pary kokardy dzieci wysyłają marzeń swych miliardy. Koty księżycowe na dziobie zdziwione, ale z czego ich skupione, mocno przyczajone. W świecie kół zębatych, tajemnych przekładni, koty świat pilnują, a wraz z nimi ładni księżycowi ludzie i kosmiczne ryby, labiryntów tysiące i cudowne tryby. Planetoidy w przestrzeni, mechaniczne turbiny, galaktyki jak trybiki wybijają godziny. Kiedy zaś odkrywcy wszystko z oczu znika, wpatrując się w niego, galaktyka tyka. Tak płyną przez kosmos żeglarze wspaniali, pod banderą marzeń wszyscy bardzo mali. Ale tam czekają na nich tajemnice, kosmos jest ich domem, cudnością zachwyca. Galaktyka szumi od miliardów lat, a koci strażnicy zadziwiają świat. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres kontakt@dzieciandia.pl i koniecznie zobacz w sieci dzieciandia.pl. Do usłyszenia! A to była Dzieciandia, podcast dla wszystkich. Koniec! To wszystko, pa!